Dzień dobry, moje drogie bliźnięta. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na kolejne 7 dni. Kochani, w przyszłym i jeszcze w kolejnym tygodniu filmy tygodniowe pojawią się w zmienionej formie. Zostaną przeze mnie wcześniej nagrane i ustawione dla Was jako premiery. Do standardowego trybu publikacji filmów wracamy w drugiej połowie lipca, z końcem lipca. A teraz już zaczynamy. Wy sami. Forma, samopoczucie super. Spokój, zadowolenie, energia do działania, super, super, możecie otrzymać jakieś fajne wiadomości w ogóle, które Was rozbudzą też do działania w zakresie materialnym, chęć zmiany też powiedziałabym, ktoś, no nie wiem, tutaj tak mi się to troszkę kojarzy z kimś, kto przybywa, żeby Wam coś oznajmić, natomiast to jest na poziomie materialnym, na informacja, na które czekaliście, jakiś ruch do przodu w tych sprawach materialnych, na które czekaliście, albo w ogóle, jeśli nikt na nic nie czeka, to jest powiedzmy sobie taka chyba docenienie tego, co mamy i taka energia w zasadzie powiedziałabym satysfakcji. I jakaś taka energia w ogóle osoby, która tutaj szczególnie ma siłę do działania. Ktoś, coś Was napędza do działania, coś Was napędziło do działania. Jeśli chodzi o sprawy uczuć, o pięknie, płodność i trzy buławy, coś Was napędziło do działania. Może być jakaś osoba od Was oddalona, która tak działa motywująco niezwykle. No słuchajcie, tutaj jakby mamy trójka kreatywność, więc w ogóle kreatywność na poziomie miłosnym z jakiegoś powodu jest bardzo ważna. Zresztą ta karta nosi nazwę płodność sensu stricte. No jakiś powiedziałabym, albo ktoś w Was widzi potencjał do wzrostu, albo Wy w kimś widzicie potencjał do wzrostu w tej relacji, również we własnych relacjach. W ogóle sprawy układają się bardzo fajnie. Możecie gdzieś razem z partnerem wyjechać i po prostu być zadowolonym z tego miejsca, w którym się znajdujecie, gdzie możecie sobie troszkę odpocząć. Ale w ogóle na polu miłosnym, romantycznym to powiedziałabym, że sprawy dzieją się bardzo obiecująco, optymistycznie się rozwijają, tak? Tutaj jest jakieś powodzenie. Tutaj jakby to wcześniej, co zainicjowaliśmy, te plany, które zrobiliśmy, te działania, które zrobiliśmy, one zaczynają jakby no wracać do nas w najlepszej odsłonie. I to macie w sprawach uczuć, na polu uczuciowym. A co w finansach? Trzeba się wzmocnić. Ok, jeśli macie jakiś nowy pomysł w zakresie finansów, to ważne są fundamenty tego przedsięwzięcia. Czyli żeby nie było palcem na wodzie pisane, żeby jakby no, założenia tych kwestii finansowych były solidne. Tak bym to określiła. I to może być, słuchajcie, jakaś nowa w ogóle inicjatywa. Pamiętajmy, to jest as, to są szanse. As buław to jest szansa na to, żeby się to zadziało. Natomiast, żeby to się zadziało, to sam pomysł to cudownie, że jest. Ale jeszcze ważne są jakieś, powiedzmy sobie, solidne fundamenty w tej sprawie, pod dalszy jej rozwój. Jeśli chodzi w ogóle o pracę, no tak, to jest as monet, ewidentnie, i rydwan, czyli jest jakiś ruch spraw do przodu, jakaś możliwość na zarobienie pieniędzy, jakaś możliwość na nowy projekt w pracy, możliwość na to, żeby osiągnąć sukces w sprawach zawodowo-finansowych. Dwa asy się pojawiają i wszystko pięknie. Ważne jest, żeby się samokontrolować. Samokontrolować w sensie siebie i swoją dyscyplinę w dojściu do celu i ustanawiać fundamenty tej sprawy. To jest ważne. Tutaj jakby na polu zawodowym jakieś sprawy z ziemią, z inwestycjami mogą być dla Was ważne też. W tym znaczeniu może być ruch spraw, zmiana jakaś, jakieś informacje, ok? No w każdym razie coś dobrego, niewątpliwie. Dużo dobrej w ogóle energii, takiej jasności, czyli też jasności postrzegania spraw, tak sobie myślę. I tyle. Ładne bardzo czytanie, jak na razie, powiem Wam szczerze, naprawdę. Tylko tak jak mówię, ważne jest moim zdaniem tutaj połapanie wszystkiego, żeby ustanowić, żeby to nie było palcem na wodzie, żeby to miało ręce i nogi, cokolwiek, czegokolwiek tutaj dotyczy, ta sprawa, nad czym pracujecie zawodowo i finansowo, żeby ustanowić właśnie fundamenty tego wszystkiego, żeby się nam później nic nie posypało z czasem. Dobra, rodzina, przyjaciele,
Trzy kielichy. No to zabawa, świętowanie, radość. Super. Okej, jakiś problem z siebie zrzucacie. Jeśli było tutaj jakby w rodzinie były jakieś obciążenia, jakieś problemy ogromne, jakiś ciężar dźwigany, no to te trzy kielichy mówią w ogóle tak. Zrób sobie przerwę, razem z rodziną, z przyjaciółmi spędź trochę czasu, to odżyjesz troszeczkę w ogóle. Zrzucisz z siebie jakiś ciężar, tylko praca, dom, praca, dom, praca, dom. Tak nie. Zaplanuj jakiś taki spontaniczny czas dla siebie i dla najbliższych, w którym będziesz mógł po prostu miło z nimi spędzić czas, porozmawiać, pośmiać się. Tak? Dla części z Was to jest naprawdę, jakby 10 buław to już jest kumulacja, więc cokolwiek było ciężarem dla Waszej sytuacji, w sensie dla sytuacji związanej z Waszą rodziną bądź przyjaciółmi, to się już kończy. Jest powód do radości, ok? Następnie ostrzeżenia. 9 monet. No właśnie. I 9 monet. Jako ostrzeżenie, więc ja bym powiedziała właśnie, żeby tutaj wszystko dobrze sobie sprawdzić. Jeśli chodzi o te kwestie, które się przed Wami rysują, te szanse na dokończenie, dopełnienie spraw zawodowo-finansowych. Ostrzeżeniem jest też również, może być, słuchajcie, żeby zatroszczyć się o siebie w przyszłym tygodniu, przez najbliższe 7 dni. To się bardzo mocno pokazało, szczególnie jeśli dużo pracowaliście, jeśli to jest ta energia, która powoduje, że już czuję, że moja bateria się kończy, tak? Więc tutaj 9 monet mówi, zadbaj o siebie, zatroszcz się o siebie, staraj się korzystać również z owoców swojej pracy. Nie tylko gromadź, ale też korzystaj z owoców swojej pracy, ok? Więc to też jest jakby tutaj ważne. No i wiecie co, dla części z Was ostrzeżeniem może być taka, taka prośba, żeby nie działać za mocno w stylu Zosia Samosia, tylko z jakiegoś powodu jednak otwierać się no, może na wsparcie, które mogliby zaoferować inni ludzie Wam w jakiejś sprawie. Coś miłego, niespodziewanego. Jakieś nagłe pieniądze dla części z Was. Jakaś oferta, widzicie, moim zdaniem na tle finansowo-zawodowym tutaj, może złożona przez koziorożca, może złożona przez strzelca. W każdym razie no coś, co powoduje, że Wy jesteście w stanie ruszyć do przodu, jakaś dobra wiadomość, którą przyniesie Wam koziorożec być może, lub ktoś, kto ma koziorożca silnie w swoim horoskopie urodzeniowym osadzonego, jakiś niespodziewany przypływ gotówki, jakaś szansa na to, żeby zarobić pieniądze, ok? Więc to się rysuje jako coś miłego, nieoczekiwanego. Sprawdźcie proszę tylko dokładnie wszystkie szczegóły. Zadbajcie o siebie. To jest jako ostrzeżenie tutaj. Zadbajcie o siebie w czasie realizacji tego projektu. Bardzo Wam dziękuję, moje drogie bliźnięta. Życzę Wam cudownego tygodnia i do usłyszenia.